przy wykonywaniu podjętych zadań, jak budowa nowych czy remont starych obiektów kościelnych, wyszukiwanie, zakup oraz przewóz potrzebnych materiałów budowlanych, sprawowanie nadzoru przy robotach, pomoc w zdobywaniu i pozyskiwaniu środków finansowych, pomoc w znalezieniu potrzebnych fachowców, w prowadzeniu gospodarstwa, wydzierżawianiu gruntów. Informuje parafian, zwłaszcza w swoim środowisku, o potrzebach i zamierzeniach inwestycyjnych parafii ustalonych na zebraniu rady, a także informuje proboszcza o społecznym odbiorze tych zamierzeń wśród parafian. Do rady gospodarczej w parafii w Dursku zostali powołani. Zapraszam pani Anna Jurkiewicz, pani Hanna Wiśniewska, pan Sławomir Motycki, pan Marek Bolewski, pani Danuta Zielińska, pani Beata Dębowska, pani Elżbieta Borkowicz, pani Barbara Wieczorkowska, pani Małgorzata Bagińska, pan Zbigniew Orgowski, pan Tomasz Budkowski, pan Lech Sztajankowski, pan Tomasz Kozłowski, pan Jacek Smoliński, pan Krzysztof Burak, pan Bernard Kwiatkowski, pan Tomasz Wiśniewski. Jak Budkowski Tomasz? Ja Barbara Wieczorkowska. Ja Tomasz Kozłowski. Ja Anna Rybiewicz. Ja Sławomir Motycki. Lech Frankowski. Ja Małgorzata Bagińska. Ja Zbigniew Fudowski. Ja Danuta Zielińska. Ja Marek Bolewski. Ja Krzysztof Kurak. Bener Kwiatkowski. Tomasz Wiśniewski. Krzyżak. Krzyżak. Bogu Wszechmogącemu, Trójcy Święty Jedynemu, przepowierzono mi funkcję członka Rady Gospodarczej parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Dursku. Będę spełniał według najlepszej woli, zgodnie z moim sumieniem i przepisami prawa kościelnego. Tak mi dopomóż Bóg.